W dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie wydarzenia z października 1962 roku, które o mały włos nie doprowadziły do wybuchu III wojny światowej. O tyle było to niebezpieczne, że wojna ta mogła skończyć się naprawdę poważną agresją nuklearną pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Pomówmy o kryzysie kubańskim. Mimo udanej interwencji odpierania desantu w Zatoce Świń z kwietnia 1961 roku, Fidel Castro miał świadomość swojej słabości i wiedział, że musi znaleźć silnego sojusznika. Najlepszym kandydatem w tej sytuacji był oczywiście Związek Radziecki z prezydentem Nikitą Chruszczowem na czele. Sam Nikita Chruszczow na początku był dosyć sceptycznie nastawiony do wspierania Fidela i jego reżimu, jednak w pewnym momencie tak jakby sobie pomyślał, że chwileczkę, no przecież Kuba znajduje się pod samymi nogami Stanów Zjednoczonych. Dlaczego tam nie ma naszych rakiet? No i ta rzecz, która bardziej polegała na tym, by stanowić bezpośrednie zagrożenie dla Ameryki niż na wsparcie reżimu Castro, spowodowała, że zaczęły się rozmowy pomiędzy dwoma przywódcami. Jeszcze na sekundkę wrócę do tej interwencji w Zatoce Świn. Jeżeli ktoś nie wie dokładnie, o co tam chodziło, to już spieszę z wytłumaczeniem. W 1961 roku, w kwietniu właśnie, CIA, czyli Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych, przeszkoliła około 1500 Kubańczyków znajdujących się w Ameryce i wysłała ich na Kubę w celu sprowokowania zamieszek, które miały doprowadzić do upadku reżimu Castro, który, jak dobrze wiemy, znacjonalizował cały przemysł na wyspie, no a to bezpośrednio uderzało w interesy Ameryki. Powróćmy do samego kryzysu kubańskiego 1962 roku. Zaczynając od początku, 20 stycznia 1961 roku swoją kadencję zakończył dotychczasowy prezydent Stanów Zjednoczonych generał Dwight Eisenhower, który uchodził za przywódcę rządzącego silną ręką, stanowczego, takiego, który nie pozwoliłby sobie na działania takie, jakie zaprezentował Chruszczow w polityce z nowym już wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych, jakim po Dwightie Eisenhowerze został John Fitzgerald Kennedy. Panowie spotkali się w czerwcu 1961 roku w Wiedniu. Tam też ze sobą rozmawiali, a sam Kennedy w oczach Nikity Chruszczowa uchodził za osobę, która dąży do nawiązania jakichś relacji ze Związkiem Sowieckim. Uchodził też za kogoś, kto, można powiedzieć, dopiero próbuje się odnaleźć w tej dużej polityce światowej i na pewno nie jest tak twardy jak jego poprzednik. To też prawdopodobnie wpłynęło na zuchwałość Nikity Chruszczowa w podejmowaniu decyzji, który właśnie po tym spotkaniu z czerwca 1961 roku postanowił wysłać na Kubę głowice nuklearne. Decydując się na takie posunięcie, Nikita Chruszczow nie kierował się raczej podtrzymywaniem reżimu Castro, a bardziej liczył na wzmocnienie pozycji Związku Radzieckiego w zachodniej hemisferze kontrolowanej w całości przez Stany Zjednoczone. No bo umiejscowienie głowic nuklearnych, rakiet średniego zasięgu zaraz u granicy ze Stanami Zjednoczonymi dawało bardzo dużą przewagę. Te instalacje powodowały, że czas reakcji obronnej Stanów Zjednoczonych skracał się do kilku minut w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia wojną. W sierpniu 1962 roku amerykański wywiad wszedł w posiadanie informacji o tym, że na wyspie powstają nietypowe budynki, a ruch statków radzieckich w portach kubańskich zwiększył się. Natomiast w październiku tego samego roku Ameryka już wiedziała, że na wyspie pojawiły się głowice nuklearne i wtedy reakcja Johna Fitzgeralda Kennedy'ego była już bardzo stanowcza, taka, której na pewno nie spodziewał się Nikita Chruszczow. Kennedy, mimo że wywierano na nim wpływ w środowiskach wojskowych do militarnej interwencji na wyspie, postanowił jednak ograniczyć działania do blokady morskiej. I dzisiaj już wiemy, że ta decyzja zapobiegła wybuchowi III wojny światowej. Natomiast sama blokada morska była też poparta pewnymi żądaniami. Te żądania oczywiście dotyczyły usunięcia głowic nuklearnych z wyspy. Nikita Chruszczow był naprawdę zaskoczony takim postępowaniem młodego prezydenta, no a sytuacja rozwijała się dalej.
Rozwijała się w taki sposób, że gdy 24 października, kilka chwil po godzinie 10 rano, John Kennedy został poinformowany o tym, że niespełna kilka mil od linii blokady znajdują się dwa frachtowce radzieckie wspierane przez łodzie podwodne, od razu wydał rozkaz, by poinformować załogi tychże statków o tym, że mają się ujawnić. I był na tyle pewny w swoich przekonaniach, że dał sygnał, że gdy tego nie zrobią, to będzie Ameryka w stanie się posunąć do użycia siły, by zniszczyć te statki. Ostatecznie niszczyciele amerykańskie tak długo wywierały wpływ na łodzie podwodne radzieckie, że te postanowiły się wynurzyć i zidentyfikować. Takie działania Kennedy'ego, takie stanowcze działanie Kennedy'ego było też poparte w dużej mierze poprzez działalność wywiadu. Jedną z cenniejszych postaci w tym kryzysie kubańskim był na co dzień pułkownik GRU radzieckiego Oleg Pieńkowski, ale z drugiej strony działający na rzecz wywiadu Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To dzięki informacjom pochodzącym od niego właśnie Kennedy wiedział, że Związek Radziecki nie jest jeszcze gotowy do rozpoczęcia konfliktu nuklearnego. Tak więc wiedział doskonale, że może sobie pozwolić na to, by zbliżyć się do tej cienkiej granicy dzielącej pokój od wojny. Ostatecznie kryzys rakietowy udało się rozwiązać po szeregu długich i tajnych rozmów na linii Waszyngton-Kreml, w których główną rolę odgrywał prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, a zarazem młodszy brat Johna, Robert Kennedy. Jednak Związek Radziecki także chciał coś ugrać na tym wszystkim i jego propozycją w stronę Stanów Zjednoczonych było usunięcie rakiet znajdujących się w Turcji, amerykańskich rakiet znajdujących się w Turcji. Stany Zjednoczone, żeby pozbyć się głowic nuklearnych z Kuby, musiały przystać na te warunki. Tak więc ostatecznie Ameryka usunęła swoje rakiety z terenów Turcji, a Kuba 20 listopada 1962 roku usunęła bazy wojskowe radzieckie z Kuby wraz z całym personelem oraz głowicami nuklearnymi. Ta sprawa spowodowała, że te stosunki na linii Ameryka-Związek Radziecki nieco uległy poprawie. Utworzono nawet specjalną gorącą linię pomiędzy Waszyngtonem a Kremlem w razie, gdyby na przyszłość miało dojść do jakiegoś konfliktu, to żeby szybciej ze sobą rozmawiać i być w stałym kontakcie. Dokładnie rok po kryzysie kubańskim, 22 listopada 1963 roku, w amerykańskim Dallas dokonano zamachu na życie Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Zamachu udanego. A dwa lata później, w październiku 1964 roku, Nikita Chruszczow zostanie odsunięty od władzy w Związku Radzieckim. Możemy to uznać za szczęście w obliczu Nikity Chruszczowa, ponieważ nie został zabity, tylko odsunięty przez swoje środowisko i dzięki temu mógł dożyć spokojnej starości. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie subskrypcję, skomentujcie i czekajcie na kolejne filmy. Dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!